Cześć kochani. Ostatnio było dużo takich spokojnych, codziennych, delikatnych, typowo letnich makijaży, więc postanowiłam, że dla odmiany zaproponuję Wam trochę szaleństwa, trochę brokatu, trochę kolorów, więc mam nadzieję, że to Wam przypadnie do gustu. Zacznę od nałożenia pudru na powieki. Mam tu swój prasowany puder z Puro Bio, pędzelek. I przypudruję sobie powieki. Ten pędzelek się akurat świetnie sprawdza do takich, do przypudrowania takich pojedynczych miejsc, bo przez ten swój kształt. I ja tutaj się staram dobrze zapudrować te powieki. Ten kolorowy puder ładnie mi wyrówna kolorystykę. I teraz sięgam po dwa pędzelki, takie oba takie kulkowe, podłużne, i po paletkę do brwi Ardell, która już jest mocno sfatykowana. Wybieram ten cieplejszy cień i mniejszym pędzlem nabieram go tutaj, zdejmuję nadmiar i delikatnie wprowadzam w załamanie i w zewnętrzny kącik, i oczywiście przyciemniam też linię, że jak najbardziej się staram tutaj. Nie musi to być równo, nie musi być ładnie. Zaraz będziemy to rozcierać. A jedynie zależy mi na takim naturalnym cieniowaniu. I na drugim oku powtarzam to samo. I teraz sięgam po ten większy pędzelek do rozcierania i ładnie to rozprowadzam, żeby zrobiła się tylko taka delikatna mgiełka tego brązowego koloru. Taki naturalny cień. O, coś takiego. Nie musi to być super wyraziste. Teraz sięgam po klej do brokatu. Tutaj mam żel akurat z Kriolanu, dlatego też wcześniej nie dawałam bazy pod cienie, bo ten klej mi ładnie wszystko trzyma. I wklepuję go w całą ruchomą część powieki. I staram się nie robić takiego odcięcia tutaj w załamaniu, tylko po prostu go tak dosyć niedbale na wkładam. Ok. Ten żel jest taki chłodny w odczuciu, więc dobrze wiem, gdzie on jest nałożony. I teraz sięgam po brokat NYX. Taki holograficzny. Mam go tu wysypany na taki talerzyk i paluchem po prostu nabieram i odbijam na powiece. Dlatego na talerzyk go wysypałam, żeby mieć tutaj jak najlepsze, żeby on się jak najbardziej równomiernie rozprowadzał właśnie na powiece. Dlatego też nie robiłam wcześniej żadnej bazy, bo wiadomo, brokat się osypie. Nie staram się, żeby powieka była idealnie pokryta, a jedynie zależy mi na tym, żeby to było równomiernie rozłożone. O. Właśnie w ten sposób. Ja teraz sobie usunę nadmiar brokatu i za chwilę do Was wracam. Nadmiar brokatu osypanego już mi się udało usunąć, dlatego do Was wracam. Sięgam po dwa korektory, Kriolan i Pixi. Teraz sobie te korektory zmieszam, ja je codziennie tam używam.
Kryolan daje mega krycie, a Pixi daje taką delikatność i subtelność. Dlatego tutaj mieszam je sobie na pędzelku i po prostu zakrywam te miejsca, które tego zakrycia potrzebują najbardziej, pod oczami, skrzydło oka, nosa i wokół ust. I oczywiście rozprowadzam to tak, żeby było jak najmniej widoczne. Grzbietu nosa nie pokrywam, bo tam wystarczy odrobina pudru. I właściwie tyle. Teraz ponownie sięgam po puder i po prostu przypudrowuję resztę twarzy. Po przypudrowaniu twarzy wracam do mojej paletki do brwi i do tego pędzelka mniejszego, którym nakładam cień. Nabieram na niego znowu ten sam cień, którym podkreślałam załamanie. Zdejmuję nadmiar i podkreślam tutaj zewnętrzny kącik dolnej powieki. Przeciągam ten cień tak, żeby on się ładnie połączył z zewnętrznym kącikiem górnej powieki, żeby to tworzyło takie sensowne przejście i jednorodną całość. Ok, skoro już jestem przy paletce do brwi, to teraz właśnie się na nie przerzucę. Skośnym pędzelkiem mieszam sobie oba cienie, tego drugiego już została naprawdę niewielka ilość. Wypełniam braki. I dla zachowania całości, dla utrzymania włosków, utrwalam je żelem. On jeszcze nada tutaj mocy tym brwiom, więc nie muszą być bardzo podkreślone intensywnie. Następnie kulkowy pędzelek i najjaśniejszy cień z paletki. Rozświetlam wewnętrzny kącik i tutaj pod łukiem, na łuku brwiowym pod brwiami fragment. Wewnętrzny kącik tak bogato nakładam tego cienia, żeby było widać, że oko jest ładnie rozświetlone. Teraz przejdę sobie do makijażu twarzy. Bronzer ten sam, którego używam cały czas. Najzwyklejszy na świecie ciepły bronzer. Tutaj to, co znacie już ze wszystkich filmów, czyli po prostu nakładam go na boki twarzy, czubek nosa. Sięgam tu teraz po duży, puchaty pędzelek do różu, Rouge Too Faced, ostatnio mój ulubiony. I też nakładam go tak obficie na tutaj środek policzków i lekko rozcieram tym pędzelkiem, którym nakładałam puder. Rozświetlacza dzisiaj nie będzie, ale bez rozświetlenia się nie obejdzie. Ten sam jasny cień, którego używałam na powiekę. Puchatym pędzelkiem do cienia
On daje bardzo ładny połysk, bo to jest praktycznie niewidoczny taki... ten sam cień jest praktycznie niewidoczny, a połysk się jednak pojawia. Też tu na oku kupina. I co? Teraz praktycznie zostały nam dwie rzeczy. Tusz do rzęs i usta. Zacznę może od tuszu do rzęs, o ile go w ogóle znajdę. Tuszu sobie nie żałuję, naprawdę taką porządną warstwę tego tuszu nakładam. I żeby dopełnić całego makijażu, całego tego szaleństwa, pomimo tego brokatu i pomimo tego błysku, usta nie zostaną typowo dla mnie nude, tylko sięgam po szalony kolor szminki, tutaj akurat szminka Lizzy Eldridge w kolorze Rainbow Spill. Idealny arbuzowy róż, po prostu przepiękny, mega jaskrawy, mega zwracający na siebie uwagę w takiej przyjemnej, piankowej konsystencji. I jako, że pomadka zjadła mi trochę kolorów z twarzy, to jeszcze raz sięgam po róż i po pędzelek. I dodaję odrobinę go tutaj na środek policzków. Tak, kochani, prezentuje się mój cały wakacyjny, totalnie szalony i odjechany, z mocną ilością połysku i z super jaskrawymi ustami makijaż. Mam nadzieję, że ta propozycja się Wam podoba. Jestem zachwycona tą szminką, uwielbiam ją, zakochałam się od pierwszego noszenia i w połączeniu z tymi brokatowymi oczami moim zdaniem jest fantastyczna i naprawdę uwielbiam to połączenie i pewnie nieraz jeszcze będę je nosić w te wakacje. Dziękuję Wam, kochani, za uwagę. Dajcie znać, czy Wy nosicie takie jaskrawe kolory na ustach albo tak dużo brokatu. Do zobaczenia za tydzień.